Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marek Zajączkowski, jestem paleoceanografem. Zajmuję się właśnie historią Arktyki, ale taką trochę dłuższą historią, to znaczy geologią czy paleoceanografią, czyli zmianami, jakie zachodziły w środowisku mórz arktycznych. Mnie najbardziej interesuje okres od ostatniego glaciału, tego zlodowacenia, o którym będę za chwilę Państwu opowiadał, po czasy współczesnego ocieplenia, czyli aż do holocenu. Natomiast dzisiaj chciałbym mówić o Młodszym Driasie. To jest wyjątkowe zdarzenie. Nazywamy to katastrofą od pewnego czasu, dlatego że najnowsze badania wskazują na to, że zmiana, jaka nastąpiła 12 900 lat temu, była właśnie formą katastrofy. Ale o szczegółach za chwilę. Najpierw spróbuję Państwu pokazać mniej więcej, w którym miejscu historii jesteśmy, i zrobię to na podstawie tego rdzenia osadów GR2. Myśmy go pobrali na skłonie kontynentalnym Grenlandii Wschodniej, na środku morza. Pobraliśmy go ze statku Oceania, co jest swoistym wyczynem, bo rdzeń został pobrany na głębokości 1200 metrów. To nie jest łatwe pobrać rdzeń z takiego małego statku na tak dużej głębokości. Takie rdzenie pobiera się rdzeniownikiem tego typu, to jest grawitacyjny rdzeniownik długości 3 metrów, waży prawie 1 tonę. Na zewnątrz widać stalową rurę, w środku jest jeszcze druga plastikowa rura i ten rdzeń osadów wchodzi do tej rury, tej plastikowej wewnętrznej. Przy okazji zadziwiająca historia: po pobraniu rdzenia obok statku przepływał niedźwiedź na środku morza, 180 km od wybrzeża Grenlandii i prawie 400 km od wybrzeża Svalbardu po wschodniej stronie. To się zdarza. Widzieliśmy na radarach statku, że około 30 mil od statku był pak lodowy, w związku z tym niedźwiedź prawdopodobnie płynął w kierunku właśnie tego paku lodowego. Wracając do tematu, użyłem tego rdzenia, żeby pokazać Państwu, jak wygląda historia przed i po Młodszym Driasie. Na tym wykresie widzicie Państwo, szczególnie ta żółta czy pomarańczowa linia pokazuje zmiany temperatury na podstawie, no właśnie, izotopu stałego tlenu. Tutaj jest pokazywane jako delta, czyli odchylenie od średniej kalibracyjnej wartości dla belemnita. PD to jest taki kredowy belemnit. Ta delta mówi o odchyleniu, a dosłownie cała krzywa pokazuje zmiany temperatury w północnej hemisferze. Dlaczego? Bo ten rdzeń został pobrany ze środka lądolodu grenlandzkiego i on uśrednia mniej więcej wartości temperatury dla północnej hemisfery. I na tym wykresie widzicie Państwo wyraźnie ten okres glaciału, czyli późny glacjał i LGM, czyli Last Glacial Maximum, bardzo chłodny okres. Na to nałożona jest czarna linia, która pokazuje naświetlenie północnej hemisfery. To wynika z tej krzywej Milankowicza. Potem następuje wzrost naświetlenia, czyli większa dostawa energii słonecznej i zaczyna się ocieplenie. To ocieplenie określane jest mianem Bolling-Alerot. To miało miejsce mniej więcej 16-17 tysięcy lat temu. Klimat zaczął się gwałtownie ocieplać i nastąpił właściwie rozpad lądolodów w tym czasie. I zadziwiająca historia: po tym krótkim stosunkowo epizodzie ocieplenia następuje totalne załamanie klimatu przy jednocześnie bardzo wysokim naświetleniu czy wysokiej dostawie energii słonecznej ze Słońca.
I to właśnie ta katastrofa, młodszy Dryas, będzie tematem dzisiejszego wykładu. Ale po kolei. Ta katastrofa nastąpiła w Europie. Twórcy tych fantastycznych rysunków, paleolityczni twórcy, którzy malowali te niezwykłe rysunki na ścianach jaskiń, praktycznie zginęli w tym czasie. Mało tego, zginęła praktycznie też kultura magdaleńska, to znaczy kultura ludzi, którzy byli przystosowani bardzo dobrze do życia w chłodnych warunkach. Dlaczego? Bo klimat załamał się tak bardzo, że warunki w całym tym obszarze Europy właściwie zmieniły przede wszystkim wegetację. Zmienił się skład gatunkowy roślin i w miejsce już tych rozwiniętych ekosystemów typowych dla cieplejszego klimatu pojawiają się gatunki właściwie arktyczne, wśród nich różne krzewinki. Pojawia się też dębik ośmiopłatkowy, Dryas octoperata. I od nazwy właśnie tej krzewinki pochodzi nazwa całego okresu. Ludzie praktycznie w Europie w tym czasie zostali zdziesiątkowani. Natomiast na południu Europy dzieje się niezwykły proces. Kultura natufiańska zmienia sposób funkcjonowania. To znaczy, to byli drobni zbieracze, łowcy, ale zbierali przede wszystkim nasiona traw i orzechy. W wyniku tego ocieplenia po prostu wyemigrowali na południe. Ruszyli z Anatolii czy z rejonu stepów w kierunku południowym do tak zwanego rejonu żyznego półksiężyca, czyli dzisiejsza Jordania, Syria i dalej wzdłuż rzek Eufrat i Tygrys. Stworzyli nową kulturę. Zasiali nasiona traw na żyznych madach rzecznych i rozpoczęli neolit, czyli uprawę roli. Natomiast zanim to nastąpiło, w samej Europie miała miejsce katastrofa. Ochłodzenie. Dlaczego? Wiadomo, że klimat zależy od dwóch czynników. Przede wszystkim od wymiany pomiędzy oceanem i atmosferą. Wiemy, że te dwa systemy są ze sobą bardzo silnie połączone. Wiemy też, że Europa leży w wyjątkowym miejscu. Znaczy ma takie stanowisko uprzywilejowane, bo biorąc pod uwagę szerokość geograficzną Europy, tu temperatury powinny być znacznie niższe. Jeśli porównamy chociażby takie dwa miasta jak Tromso i Inuvik. Tromso na północy Norwegii, Inuvik w ujściu rzeki Mackenzie, to wiadomo, że w Tromso jest cieplej, w Inuvik jest dużo zimniej. Natomiast jak zaczniemy podróżować po świecie i odczujemy rzeczywiście te różnice temperatur, to musi wywołać zdziwienie. Ja miałem okazję wielokrotnie być w czasie nocy polarnej w Tromso. Można tam obejrzeć piękne zorze polarne. Jest ciemno, no właśnie, ale nie jest zimno specjalnie. Te fiordy nigdy nie zamarzają. Temperatura waha się między minus 5 a plus 5 i nawet jeżeli zmarzniemy, to raczej z powodu wiatru i deszczu niż z powodu niskiej temperatury. Natomiast wiele lat temu miałem też okazję wylądować w Inuvik w styczniu. Proszę się nie dziwić, że tak jest jasno. To jest noc polarna, tyle tylko, że słońce jest tuż pod horyzontem i daje takie rozproszone światło na lotnisku. Ci, którzy wiedzą, czy mają doświadczenie z chłodnych krajów, wiedzą, co oznacza ta mgiełka. Jak wysiadałem z samolotu, było minus 64 stopnie. I to jest naprawdę zimno i to jest dokładnie ta sama szerokość geograficzna, na jakiej leży miasto Tromso. I co jest zadziwiające, przez następne 3 miesiące, ja pracowałem w rejonie Morza Bofarta, przez następne 3 miesiące temperatura cały czas wahała się między minus 50 a minus 60 stopni. Praca na lodzie była możliwa tylko pod warunkiem, że nie wiał wiatr. Tak zwany windchill, taki efekt środowiska z wiatrem przy wietrze rzędu 10-15 metrów na sekundę daje taki efekt, jakby temperatura wynosiła 120 stopni. Nie da się wyjść wtedy na lód. Skąd biorą się takie potężne różnice temperatur? No to wiadomo oczywiście, dryf północnego Atlantyku, to jest takie tłumaczenie wprost z angielskiego North Atlantic Drift.
Wiemy, dlaczego Europa jest tak uprzywilejowana. Wielka masa ciepłej wody z Zatoki Meksykańskiej po prostu transportowana jest poprzez ten dryf w kierunku Europy i dalej na północ do Arktyki. W związku z tym jest zupełnie oczywiste, co zdarzyło się w młodszym Driasie. Po prostu ten dryf przestał funkcjonować. No ale to nie jest odpowiedź. Pytanie jest, dlaczego przestał działać? Dlaczego ten transporter cieplny raptem zatrzymał się 12 900 lat temu? Oczywiście powstało mnóstwo różnych teorii. Pierwsza, najprostsza, jaką sobie ludzie znajdują, to jakaś kolizja Ziemi z innym obiektem. No ale nie ma na to żadnych dowodów. Później powstała teoria związana z jeziorem Agassiz. To jezioro teoretycznie miało powstać w północnej Kanadzie i wody z tego jeziora wylały się wprost na Morze Labradorskie i zatrzymały dryf północnego Atlantyku. Ja przyznam się szczerze, byłem wiele lat zwolennikiem tej teorii, bo ona jest taka spójna, tyle tylko, że no właśnie, nikt nigdy nie znalazł dowodów na to, że takie jezioro istniało i taki wylew miał miejsce. I miałem okazję wiele lat temu brać udział w rejsie norweskiego statku Helmer Hansen, a wtedy on się nazywał Jan Mayen jeszcze, potem zmieniono jego nazwę. I dzięki tej współpracy z Norwegami udało mi się pobrać rdzeń ST01. To jest w miejscu zwanym Storfjordrenna, to jest na południe od Svalbardu, na granicy dwóch mórz, Morza Barentsa i Morza Grenlandzkiego. Wyniki analiz tego rdzenia okazały się bardzo ciekawe, szczególnie, że w tym czasie dołączyła do nas, do mojego zespołu, dr Magdalena Łącka, wtedy jeszcze pani magister, doktorantka, i ona się podjęła pracy w analizach tego rdzenia. To są takie wstępne wyniki, ja nie będę ich szczegółowo omawiał, aczkolwiek te wyniki były bardzo obiecujące, bo one właściwie pokazują historię zmian oceanograficznych za ostatnie 14 tysięcy lat. Natomiast jeden wynik nas bardzo zaskoczył, to jest ten pik, żelazo do wapnia. Ten pik mówi, że z jakiegoś powodu dostawa wapnia do osadów zmalała. To wcale nie oznacza, że ilość żelaza wzrosła, natomiast ewidentnie ilość wapnia, czyli węglanu wapnia, zmalała, a to oznacza, że w tym jednym miejscu gwałtownie zachwiała się produktywność. W zachodniej części Morza Barentsa, czy na granicy Morza Barentsa i Morza Grenlandzkiego. Wyniki tych pierwszych analiz udało nam się opublikować w Climate of the Past, natomiast Magda podjęła się wyzwania, dlatego że ten wynik pobudzał naszą wyobraźnię. Postanowiliśmy jednak sprawdzić szczegóły w tym rdzeniu. Zaczęliśmy robić nowe analizy, no i przede wszystkim Magda Łącka podjęła się nauczenia się analiz alkenonów. Wyjechała na miesiąc do Barcelony, nauczyła się tej trudnej sztuki i wyniki tych następnych analiz w rdzeniu udało już nam się opublikować w Quaternary Science Reviews, bardzo dobrym czasopiśmie, i te wyniki bardzo nas zaskoczyły. Dlaczego? Bo to warto spojrzeć na te wykresy. Ta czarna linia pokazuje zmiany temperatury warstwy powierzchniowej i to są właśnie wyniki analiz alkenonów. Alkenony to są takie markery biochemiczne produkowane przez kokolitofora. One mają tą niezwykłą cechę, te organizmy, że im jest zimniej, tym więcej atomów węgla włączają do tego związku. I dzięki temu, mając odpowiednie modele matematyczne, jesteśmy w stanie odtworzyć temperaturę warstwy powierzchniowej, bo kokolitofora żyją w warstwie eufotycznej, czyli na powierzchni oceanu. Na ten wykres nałożona jest to czerwona linia, nałożony jest wykres dotyczący analiz izotopów stałych w skorupkach otwornic, ale bentosowych. Izotop tlenu jest bardzo dla nas przydatny, dlatego że on pokazuje, no właśnie, on pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze zmiany temperatury, po to się go używa w pierwszej kolejności, ale też on jest bardzo uzależniony od zasolenia.
Ten wykres pokazuje, że w momencie, w którym następuje ocieplenie w całej Europie, czyli Europa wchodzi w fazę holocenu, mamy gwałtowny spadek jak gdyby temperatury. Oczywiście to nie jest spadek temperatury, tylko wzrost, gwałtowny wzrost zasolenia. I ten wynik, on oczywiście uniemożliwia przeczytanie temperatury, natomiast daje nam bardzo wyraźny sygnał. Zaraz po młodszym driasie, na początku holocenu, nastąpiła całkowita reorganizacja oceanograficzna tego obszaru. To znaczy w tą zachodnią część Morza Barentsa wlała się woda atlantycka o bardzo wysokim zasoleniu i wysokiej temperaturze. W związku z tym wykres Alkenonów jest dla nas absolutnie bezcenny, bo to jest właściwie jedyne źródło informacji o temperaturach. Poza tym wynikiem, bardzo ważnym, zdarzyło nam się coś dziwnego. Otóż na samym początku driasu widzimy bardzo gwałtowne ochłodzenie i właściwie brak wyniku. Co to znaczy? To znaczy, że zniknęły kokolitofora w wodzie. Nie mamy też wyniku izotopów stałych. Dlaczego? Bo zniknęły też otwornice. Zaczął się problem. W trzech pierwszych warstwach odpowiadających za młodszy drias nie ma właściwie życia organicznego. To pobudziło nas dalej do działania. Myśmy dodali co najmniej jeszcze cztery dodatkowe datowania, żeby bardzo precyzyjnie ustalić, w którym momencie ten młodszy drias zaczyna się w naszym rdzeniu. I Magda Łącka, szukając otwornic, znalazła dość dziwne obiekty. Te małe, okrągłe, z taką wyraźną, niebieską poświatą. Zaczęliśmy głębsze studia, co to jest takiego. Oczywiście to są na pewno jakieś minerały. Na zdjęciach skaningowych okazuje się, że one są bardzo regularne. Potem dodatkowo wykonaliśmy analizę, tu już na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pomocą przystawek EDS do mikroskopu skaningowego. Szczegółowa analiza powierzchni tych minerałów wykazała, że jest to wiwianit. To jest bardzo dziwny minerał, który właściwie w morzu nie występuje, dlatego że on tworzony jest w warstwach wód beztlenowych. To jest typowy minerał dla jezior, które zamarzają na bardzo długi okres czasu, na przykład na Syberii, i warstwa lodu do tego stopnia ogranicza wymianę gazową między atmosferą a wodą jeziorną, że jeziora stają się beztlenowe i powstaje tam wiwianit. Ale jak to jest możliwe, że coś takiego miało miejsce w morzu? Po raz pierwszy odkryła to pani Teldenkowa, znalazła to Rosjanka, znalazła wiwianit w ujściu rzeki syberyjskiej, natomiast w Morzu Barentsa to było zadziwiające. Zadziwiające zdarzenie, które pobudziło nas do dalszego działania i głębszych studiów. Dzięki temu zaczęliśmy studiować już tylko i wyłącznie młodszy drias. Na tym wykresie wyrzuciliśmy wszystko, co było wcześniej i później, czyli wykres pokazuje okres między 14 a 10 tysięcy lat wstecz. I z tego wykresu, z tych wykresów widać wyraźnie, że to ocieplenie Bolling-Alrod zostaje całkowicie załamane w okresie 12 900 lat. W tym momencie pojawiają się trzy warstwy wiwianitu przy całkowitym braku otwornic i kokolitofora w toni wodnej. Dalsze studia nad tymi warstwami odpowiadającymi za młodszy drias spowodowało, że zaczęliśmy czytać literaturę dotyczącą już tylko młodszego driasu. I okazuje się, że nasza koleżanka Mimi Oxman, to jest Finka, z którą żeśmy parę lat wcześniej pracowali wspólnie na Spitsbergenie, ona rozpoczęła doktorat w oparciu o rdzenie z rejonu Zatoki Baffina i Morza Labradorskiego. Ona jest specjalistką od okrzemek i z jej analiz wynikało, że na samym początku młodszego driasu i później przez cały młodszy drias na zachodniej części Grenlandii nastąpiło ocieplenie. Gwałtowne ocieplenie. Gdyby okrzemki wykazują wyraźnie zmianę oceanograficzną w tym rejonie.
To bardzo dziwne zdarzenie, bo jak to jest możliwe, że po zachodniej stronie Grenlandii mamy ocieplenie, po wschodniej stronie Grenlandii mamy ochłodzenie i to ochłodzenie tak silne, że wskazuje na to, że właściwie całe Morze Grenlandzkie i Morze Barentsa zamarzło tak bardzo, że wymiana gazowa między atmosferą a oceanem została zatrzymana. Jak to jest możliwe? No właśnie, chyba jest możliwe i to zaczęliśmy wszystko składać razem, ale do tego nałożyło się jeszcze jedno odkrycie. Odkrycie Michela Jakobsona. Ja mówię Jakobsona akurat, bo on jest Szwedem, należy to czytać po szwedzku. Otóż Jakobson przesunął moment otworzenia cieśniny Beringa. Wcześniej byliśmy przekonani, że cieśnina Beringa była już otwarta dla wód morskich grubo przed Młodszym Driasem w okresie Bolling i Alrod. Jego studia szczegółowe w oparciu o rdzenie z Morza Czukockiego wykazały, że nie, to nieprawda. Beringia właściwie zamykała Ocean Arktyczny od strony wschodniej aż do końca Młodszego Driasu. I to wszystko razem właściwie tworzy już historię. Taką historię, co zdarzyło się w Młodszym Driasie. Proszę popatrzeć. W czasie Bolling Alrod cały ten obszar Oceanu Arktycznego był praktycznie zamknięty poza jednym miejscem. Cieśnina Fram i ujście Morza Barentsa w kierunku zachodnim, czyli między Spitsbergenem a północną Norwegią. To jedyne miejsce, gdzie wody roztopowe z lądolodów obu, i tego europejskiego, czyli Svalbard, Barents i Ice Sheet, i tego lądolodu laurentyńskiego, który to były połączone lądolody Grenlandii i północnej Ameryki, te wody roztopowe właśnie zaczęły zalewać Ocean Arktyczny. To trwało przez cały okres Bolling i Alrod, aż w pewnym momencie okazało się, że na samym początku Młodszego Driasu wielka masa słodkiej czy wysłodzonej wody i bardzo zimnej ruszyła w kierunku południowym, w kierunku Wielkiej Brytanii i zablokowała dopływ wód tych z Zatoki Meksykańskiej w kierunku Europy. Oczywiście te wody nie mogły zniknąć, one nie mogły płynąć w kierunku wschodnim, czyli w kierunku Europy, więc skręciły na północ w kierunku Morza Labradorskiego, powodując ocieplenie po zachodniej stronie Grenlandii i powodując gwałtowne ochłodzenie po stronie wschodniej. Europa została odcięta całkowicie od swojego grzejnika, ale tylko na samym początku Młodszego Driasu. W dalszej części Młodszego Driasu, czyli w drugiej połowie, ten proces już się uruchomił z powrotem, to znaczy część tej wody ruszyła w kierunku Europy, natomiast słodka woda odpływała pomiędzy Islandią a Grenlandią. Ja jeszcze wrócę do poprzedniego slajdu. Tu zaczyna się rysować jeszcze jedna historia, która pozwoliła nam na bardzo ważne wnioski. Otóż jak popatrzymy na ten wykres analiz alkenonów, który pokazuje nam temperaturę warstwy powierzchniowej, to widać w nim to załamanie na początku Młodszego Driasu, ale potem w samym środku Młodszego Driasu temperatura wraca, znowu rośnie, po czym w drugiej części Młodszego Driasu mamy jeszcze jedno załamanie i potem jeszcze jedno załamanie określone mianem Preboreal Oscillation. Wydaje się, że wszystkie te trzy załamania klimatyczne są ze sobą związane, że Preboreal Oscillation powinno być zaliczone właściwie do Młodszego Driasu, bo to są trzy bardzo ważne pulsy tej słodkiej wody z lądolodu, który pierwszy ten impuls, to spłynięcie wielkiej masy słodkiej wody spowodowało totalne załamanie klimatu, potem następny impuls po ociepleniu znowu powoduje ochłodzenie klimatu i jeszcze później, na początku Holocenu, ten ostatni impuls jest jak gdyby tą serią słodkiej wody oddawanej z wielkich lądolodów czy z resztek tych lądolodów do Oceanu Arktycznego. To wszystko razem tworzy już taką całość. Myśmy taki wniosek zaproponowali w naszym ostatnim artykule do Scientific Reports, że właściwie to ochłodzenie Preboreal Oscillation w początku Holocenu
powinno być zaliczone do tej serii impulsów słodkiej wody spływających do Oceanu Arktycznego. To wszystko razem tworzy taką wspólną historię, historię, którą dało się odtworzyć głównie dzięki temu, że pani Magda Łącka dołączyła do naszego zespołu i poświęciła olbrzymią ilość czasu i pracy na studiach nad jednym rdzeniem, ale ten jeden rdzeń osadów właściwie dał odpowiedzi na najważniejsze pytania, a przede wszystkim odkrycie Vivianitu. To jest druga obserwacja Vivianitu w morzu i pierwsza w otwartym morzu. Powoduje, że mamy taki jasny pogląd co do młodszego Driasu. To była katastrofa, ale katastrofa tylko na samym początku. Wszystko, co było później, to było już wychodzenie z katastrofy i sukcesywne ocieplanie klimatu w kierunku holocenu, czyli w kierunku interglacjału. Za tą wielką pracę dziękuję bardzo Magdzie, a Państwu dziękuję za uwagę.